Niski pomocnik. Podczas gry nie zawsze wystarcza zasięg ramion. Wówczas korzystamy z pomocników. Technika strzału jest prosta. W ręce, którą wykonujemy uderzenia, trzymamy kij do gry, a w drugiej ręce kij z pomocnikiem. Mierzymy i wykonujemy strzał. Pomocnik jest nieruchomy, ale trzymamy go w ten sposób, aby móc go natychmiast po zagraniu zabrać ze stołu. Sytuacja wygląda podobnie, kiedy zagrywamy z tak zwanego wysokiego pomocnika. Rozbicie 8 bil. Rozbicie to najsilniejsze zagranie w pulbilardzie. Jego celem jest uderzenie w białą bilę, aby ta zderzyła się z pozostałymi bilami ustawionymi w trójkącie, rozrzuciła je na polu gry i spowodowała, że przynajmniej jedna z bil kolorowych wpadnie do łuzy. Jak widzimy w tej odmianie, czarna bila z numerem 8 jest w środku, a u podstaw trójkąta znajduje się jedna pełna bila i jedna z paskiem. Pozostałe są ułożone dowolnie. W naszym przypadku dynamiczny strzał dał zamierzony efekt. Rozbicie w 9 bil. W odmianę 9 bil mamy obok białej właśnie 9 ponumerowanych kul ustawionych w rąb. W środku znajduje się jedyna bila z paskiem, bila z numerem 9, a na czele bila żółta z numerem 1. Właśnie w jedynkę musi trafić bila biała. Rozbicie we wszystkich odmianach pól bilarda wykonywane jest z tak zwanego pola bazy. Rozbicie w 10 bil. Tutaj poza białą mamy 10 kul z bilą z numerem 10 ustawioną w środku. Na wierzchołku piramidy stoi żółta jedynka, w którą identycznie jak w dziewiątkę musi trafić bila biała.